Pies był pierwszym udomowionym zwierzęciem. Pomagał człowiekowi bronić szałasu oraz polować. Już w starożytności powstały odmiany psów, które stały się przodkami kilku ras. Obecnie istnieje około 400 ras psów, które wywodzą się prawdopodobnie od udomowionych wilków i szakali. Rasa oznacza grupy osobników należących do jednego gatunku i odznaczających się wspólnymi cekami odziedziczonymi po rodzicach. Tworzenie ras było wynikiem świadomego działania człowieka który za pomocą selekcji stworzył na przykład foksteriera, jamnika, owczarka niemieckiego, wyżła bernardyna. Tworząc poszczególne rasy, rozwijane były i utrwalane swoiste cechy charakteru psów. Na przykład bojowego łowcy, czujnego obrońcy, mądrego pasterza, roztropnego ratownika czy szybkiego myśliwego. Chodowcy w swoich krzyżówkach doprowadzili do powstania psów użytkowych, są nimi pies myśliwski, odznaczający się dobrym wzrokiem i słuchem, umiejętnie goniący za zwierzyną oraz przynoszący do myśliwego upolowane zwierzę. Pies obronny jest duży, czujny, nieufny wobec obcych, chętnie stróżujący przy domu. Pies samarytanin jest wyjątkowo zrównoważony, uzdolniony do wykonywania bardzo precyzyjnych zadań, oddany. Pies pasterski bardzo mądry, czujny, potrafiący zaganiać zwierzęta odłączone od stada, strzegący swoich podopiecznych. Istnieje duża grupa psów pokojowych, ozdobnych, są to małe pieski hodowane w mieszkaniach jako towarzysze codziennego życia człowieka.